piątek po raz czwarty organizujemy spotkanie branży transportowej i na terenie PKS-u w Kamiennej Górze będzie można zapoznać się i tu zapraszam wszystkich, którzy kochają się w motoryzacji, tych, którzy chcą jakby dokonać swojego przeglądu samochodu, a tych, którzy chcą tylko obejrzeć, do obejrzenia samochodów. Będziemy mieli tutaj samochody Mercedes, Scania, Volvo. Będzie wystawa części samochodowych, akumulatorów. Będzie firma Fuchs swoim autobusem i zarazem prezentacją olejów. Będą autobusy marki Volvo. Będzie masa atrakcji, w tym również atrakcji takich propagujących bezpieczeństwo. Czyli będziemy mieli w tym roku urządzenia do możliwości sprawdzenia się, jak człowiek funkcjonuje pod wpływem alkoholu, czyli tak zwane alkogogle. Będziemy mieli urządzenia do dachowania, do zderzeń. Także myślę, że dla każdego jest coś ciekawego. Ponadto każdy, kto przyjedzie własnym samochodem, będzie mógł ten samochód u nas przejrzeć na stacji okręgowej w PKS-ie. Będzie mógł kupić paliwo w cenach hurtowych. Będzie dobra muzyka, będzie grill. Także myślę, że dla każdego jest coś ciekawego. A dla branży już tej takiej czysto biznesowej będą konferencje dotyczące właśnie samochodów marki Scania, samochodów marki Mercedes. Dla samorządów organizujemy specjalną konferencję dotyczącą ustawy o transporcie publicznym. Jest to rzecz bardzo ważna, bo zbliża się rok 2017, który zmienia jakby całkowicie działanie transportu publicznego. Czyli ta konferencja jest dedykowana właśnie głównie dla samorządowców. Ponadto będzie szkolenie z czasu pracy kierowców, czyli tutaj propagujemy ten temat bezpieczeństwa na drodze. Czyli od pilnowania, jak pracodawcy mają rozliczać czas pracy kierowców, przez bezpieczeństwo będziemy prezentowali naszą pomoc drogową, czyli jak w razie sytuacji, gdzie samochód się psuje, można łatwo, sprawnie i profesjonalnie ten samochód z drogi usunąć. Plus to, co powiedziałem wcześniej, a będziemy mieli również ratownictwo medyczne, czyli również tutaj każdy będzie mógł, nie wiem, na fantomie spróbować udzielić pierwszej pomocy osobom w wypadku drogowym. Nie? Oby takich sytuacji nie było, ale myślę, że w ramach dobrej zabawy warto jakby spróbować takie czynności wykonać.